daleki skok podczas kwalifikacji podparty, a w zasadzie wywrócił się Simon Amann, bardzo niskie noty. No i teraz popatrzmy na czterokrotnego mistrza olimpijskiego i po raz kolejny Simi ląduje na brzuchu. Coś takiego, on przecież doskonale zna te skocznie. 129,5 metra. Wygrywał tutaj 3 razy, jest rekordzistą tej skoczni, bo przecież w 2009 roku, gdy wygrywał, ustanowił rekord skoczni wynikiem 146 metrów. No rok później, w 2010 również był najlepszy, pokonał Gregora Schlierenzauera i Adama Małysza. Przypomnijmy, Adam Małysz 3-krotnie stawał na podium w Lillehammer, 3 razy na drugim stopniu, na najniższym stopniu podium. No i Kamil Stoch w 2011 roku również stał tutaj na najniższym stopniu podium. Wtedy zwyciężył Andreas Kofler przed Richardem Freitagiem. Simon Amann, 27 miejsce dopiero w tej chwili za rokiem Justinem przed Andreasem Stiernenem. Odległość imponująca, 129,5 metra, no ale o kwalifikacje będzie ciężko. No, piękne byłoby miejsce i wysokie Simona Amanna, gdyby ten skok ustał. Rzadko się zdarza, żeby zawodnik miał upadek i w kwalifikacjach, i później już w pierwszej serii. Czterokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu to się przydarzyło, no ale no tak, na szczęście nic się nie stało. Jeżeli mówimy, Marku, o kwalifikacjach do drugiej serii, powiedzmy, że Kamil Stoch jest w tej chwili już drugim w kolejce do tego, by zakwalifikować się do serii finałowej. Przed nim tylko Anders Jakobsen, bowiem ostatnim